Premier Morawiecki zapowiada pełne umorzenie. KPRM, umorzenia subwencji w ramach tarczy finansowej 1.0 od 29 kwietnia 2021 rok. Jak podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów na Twitterze. Umorzenia subwencji udzielonych w ramach tarczy finansowej 1.0 rozpoczną się 29 kwietnia 2021 roku. Łączna kwota umorzonych subwencji to 7 miliardów złotych. Kancelaria napisała, że w tarczy 1.0 firmy działające pod 54 kodami PKD, które skorzystały z tarczy 2.0 pierwotnie miały zwracać co najmniej 25% subwencji otrzymanej na wiosnę 2020 rok. Decyzją premiera Mateusza Morawieckiego, firmy te otrzymały pełne umorzenie subwencji, na łączną kwotę 7 miliardów złotych, czytamy we wpisie. Tarcza finansowa PFR dla firm i pracowników to program pomocowy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej o wartości 100 miliardów złotych. Na wsparcie przeznaczone dla mikroprzedsiębiorstw zarezerwowano 25 miliardów złotych, dla małych i średnich firm 50 miliardów złotych, a pozostałe 25 miliardów złotych dla dużych firm. Polska mimo pandemii zachowuje stabilność rynku pracy. Mikro i małe firmy chcą utrzymać zatrudnienie, a te średnie i duże planują zwiększenie liczby pracowników, ocenił premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział kolejne tarcze dla branż najbardziej dotkniętych pandemią. Szef rządu we wtorek przebywał z wizytą w firmie Maspex Wadowice w województwo małopolskim, jednej z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w branży spożywczej. Podczas briefingu premier podkreślił, że jedynym sposobem na powrót gospodarki na normalne tory jest skuteczne zwalczenie pandemii COVID-19. Żeby ta skuteczna walka się ziściła, potrzebujemy szczepionek, czasu i jeszcze raz szczepionek, zachowania reguł i obostrzeń, zaznaczył premier. Zapowiedział, że w najbliższych tygodniach do Polski trafią kolejne szczepionki. W najbliższych 4-5 tygodniach otrzymamy 7 milionów dawek z tego harmonogramu, który do nas doszedł. Oprócz dostępnych szczepionek Pfizera, AstraZeneca, Moderny, od kwietnia będziemy otrzymywać również szczepionkę Johnson & Johnson, powiedział Morawiecki. To wszystko razem spowoduje, ocenił szef rządu, że do końca kwietnia zaszczepionych, przynajmniej pierwszą dawką, będzie kolejnych 7 milionów osób. To zdaniem epidemiologów spowoduje, że ta fala powinna wygasać, podkreślił premier. Mateusz Morawiecki dodał, że mimo pandemii Polska zachowuje stabilność rynku pracy. Mikro i małe firmy chcą w większości utrzymać zatrudnienie, a średnie i większe firmy i bardzo duże deklarują łącznie per saldo nowe zatrudnienie, przekazał. Według niego o dobrej kondycji krajowego rynku pracy świadczy to, że Polska ma najniższe w Unii Europejskiej bezrobocie. Dla mnie to najważniejsza rzecz w całej gospodarce, żeby utrzymać jak najniższy poziom bezrobocia, jak najwyższy poziom zatrudnienia, ocenił szef rządu. Jak przekazał Morawiecki, podczas spotkania z zarządem Maspexu poruszono temat rodzimych małych sklepów spożywczych, które, zaznaczył, cały czas zajmują nieco ponad 1/3 rynku polskiego. Chciałbym, żeby one swoje pozycje obroniły, żeby one mogły dalej sprzedawać na lokalnych osiedlowych, przyszkolnych i wielu innych miejscach w sklepach swoje produkty i żeby mogły zatrudniać ludzi, wskazał. Podczas briefingu Morawiecki zapowiedział, że będzie kolejna tarcza dla firm najbardziej poszkodowanych w pandemii, zwłaszcza dla takich branż jak hotelarstwo, gastronomia, turystyka. Jak dodał, będzie przedłużenie dotychczasowych zasad oraz dodatkowe instrumenty, które będą miały pomóc w tych ostatnich, mam nadzieję, tygodniach i miesiącach. Są branże, które w miarę suchą stopą przeszły przez COVID-19, na przykład szeroko rozumiana branża spożywcza. Ale są takie, które od października praktycznie są w niezwykle trudnym położeniu, w znacznym stopniu zamknięte, tłumaczył Morawiecki. Jak dodał, podziela zdanie, że lepiej jest pomóc przetrwać te trudne, nietypowe miesiące, niż później martwić się setkami tysięcy bankructw. O pomoc branży gastronomicznej i hotelarskiej Horeca zaapelował do premiera prezes Maspexu Wadowice Krzysztof Pawieński.
Branża spożywcza nie została dotknięta tak mocno jak inne pandemią, ale w naszym otoczeniu obserwujemy dramatyczne sytuacje. To, co się dzieje w branży hoteli, restauracji, kawiarni, tam każda pomoc ma sens, żeby te firmy przetrwały, mówił. Szef firmy Maspex zwrócił uwagę, że 2-3 produkcji zakładów w Wadowicach jest wysyłane na eksport. Niezbędne do rozwoju polskiego przemysłu spożywczego, jego zdaniem, jest przywiązywanie ogromnej wagi do idei wspólnego europejskiego rynku i niezaburzonego funkcjonowania na nim. Zwracamy się o to, aby na wszelakie aspekty ograniczania swobody przepływu towarów patrzeć w sposób rygorystyczny i walczyć o otwarty rynek, bo polska branża spożywcza jest beneficjentem bycia we wspólnym unijnym rynku, podkreślił Pawieński. Premier Morawiecki odpowiedział, że między innymi temat wspólnego rynku podnosił we wtorek rano podczas wideokonferencji z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem i liderami kilku państw Unia Europejska. Dokładnie ten aspekt, czyli faktyczna swoboda przepływu usług i towarów, był przeze mnie podniesiony, a na Radzie Europejskiej będziemy o tym jutro i pojutrze dyskutować z premierami, prezydentami państw Unia Europejska, bo zdaję sobie sprawę, jak to jest ważne dla polskich przedsiębiorców, mówił. Grupa Maspex Wadowice jest jedną z największych firm w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie produktów spożywczych. Posiada spółki zależne i zakłady produkcyjne w Polsce, Czechach, Rumunii, Bułgarii, na Słowacji, Węgrzech i Litwie. Firma rocznie produkuje 1,8 miliardów litrów soków, nektarów i napojów, 240 tysięcy ton makaronów, wyrobów zbożowych i instant oraz 150 tysięcy ton drzemów i przetworów. Jej roczne przychody wynoszą 5,22 miliardów złotych, z czego 1/3 przypada na sprzedaż zagraniczną,